Hello, hello, moi kochani, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hanta i kolejny odcinek z Shadow Warrior. No i jesteśmy dalej na tym statku Manticora, gdzie teoretycznie przebywa drugi szeptacz z drugim Nobitsurą Kage. No i chcemy go zdobyć i oczywiście coś mi tu musiało już przyleć, bo byłoby nieważne. Idzie chłopie, zgiń. Dalej nie wiem, skąd to światło się pojawia w momencie, kiedy strzelam z broni. Może powinienem grę zresetować? Nie wiem, dlaczego to się tak się dzieje. A, w końcu wybuchło, brawo. Okej, przez nogę go przyszpiliłem do ściany, bardzo ładnie. W kolano. I gdzieś tam w brzuch dostał. Dobra. Jak ładnie opadał ten bełd na dół, nie? Weź go podnieś. Podnieś, a nie sprawdzaj. Na szlak by cię trafił, Łęg. Dobra. Jeden bełd więcej. Jak go pięknie tu zawiesiłem. Cudownie po prostu to wygląda. Weźmiemy sobie apteczkę. Już nie pozbieram, ale tu mogę pozbierać. I tu mogę pozbierać bardzo ładnie, a to też nie. No to lecimy dalej. Tutaj nie ma wyjścia, jak widzę. To gdzie tu jest wyjście? Ciastko i pieniądze. Co to jest? Po wodzie pływa, kaczka się nazywa. Nie wiem. Za trudna zagadka dla mnie. Aha, i się przeniosłem piętro niżej. A ja już tu byłem? Proszę mi tu nie niesieć jakiś kul ze szlamem. A idzie mi z tym, kurde, chłopie. Jak się to toczy za mną? Czemu to za mną łazi? Nie łaziło wcześniej. Okej, wszystko zaczęło wybuchać. Suddenly. O Jezu, teraz jeszcze przylazły. No dobra, no to co? To w takim razie głowa, nie? Jezus Mario. Dobra, głowa się zaraz skończy. Ale hej, jeden umarł, nie? Nie, nie umarł, ale prawie umarł. Teraz umarł. I głowę zostawił. Chyba nie trafiłem. Ale zawsze możemy... O, shit. Strafić z tego i na przykład gościa zabić. Naraz. Bardzo ładnie. Główka została. Świetnie. Tu mamy jakieś skrzyneczki. Pozbieramy. Apteczki też pozbieramy. Mogłem się podleczyć za te 6 punktów więcej, ale dobra, jest druga apteczka. Jakby co. Wezmę, kurde, zmienię to, bo mnie wkurzy ta animacja za każdym razem. O, a to co, czyjaś dupa? Czyjeś coś tam. Nie, chyba raczej głowa to była. Znaczy, nie głowa, tylko szyja i tors, o. Bo głowa to chyba tam odpadła od góry. Lećmy dalej. Aha, tu się jeszcze jakiś piździelec ukrył, to. To dobranoc. O, ściana się tam otworzyła. Tego się nie spodziewałem. Okej, okay, i zginął, właściwie nie wiem od czego. Nie, problem jest taki, że wiecie, są różne żarty po polsku napisane w napisach, a różne żarty są po angielsku w jakby, no, oryginalnej wersji językowej, no i nie bardzo wiadomo, co myśleć i co czytać i czego słuchać. Ja, że wiecie, te żarty po angielsku są raczej takie... Dla native speakerów, tak? Pomimo, że Polacy robili tą grę. Okej, wyszliśmy znowu na zewnątrz. To fajnie. Czyli co? Rozpierdzielimy cały okręt i... O, tu można zejść. Z dziewczynami w środku i... I co nam to da? I później będziemy w zgliszczach szukać, kurde, miecza? Okej, okay, no i mamy znowu armora i znowu miseczką z krwią. Bardzo ładnie.
Nie mamy punktu? Nie, ostatnio wydawaliśmy punkt, nie? Zobaczmy na zdolności, dawaj. Nie, nie mamy, niestety. Teraz jakoś wolniej lecą te punkty. Dobra, tu już nic nie ma, tu już nic nie ma. Mieczyk weźmiemy. No i możemy zejść sobie na dół i tam już widzę jakąś kulkę gówna. Bardzo ładnie, zginęła. Czekajcie, tam, nie. No dobra, nieważne, może być. Czemu nie giną? Nie wiem, co atakować. Boże, jeszcze te gnojki dwa są. Myślałem, że przez chwilę mi... A, fuck, wycofaj się. Muszę te wszystkie, wiecie, beczki poniszczyć, żeby jak najwięcej damage'a im po... Aha, ja nie mam, kurde, tego. Dobra. Ja się zastanawiam, dlaczego nie chce mi się przemieszczać. Nie, on jakoś krócej się przemieszcza? Co się dzieje? Jakbym pod jakimś działaniem może tego gówna jestem, tego zielonego. Dlatego tak się dzieje. Dobra, muszę zmienić taktykę, bo to mało efektowne. Na przykład ten stracił czapkę. Przydałyby się jakieś, nie wiem, ładunki wybuchowe w tej grze. Niestety nie. Znaczy, ładunki są, ale niestety nie możemy ich wykorzystywać tak, jakbyśmy chcieli. Dobra, tam coś się porobiło bardzo ładnie. Wiecie co, ja chyba sobie głowę wezmę po prostu, tak będzie najlepiej. A, tam już nie mogę oczywiście. Niech mu się tylko zdejmie ta tarcza. Tam jest ten drugi, ja najpierw drugiego zabiję. Gin. Dobra. Okej, jeden już z głowy. Zobaczmy sobie, co jest tutaj. Jakaś amunicja, tu są jakieś beczki. O, jest apteczka, nie muszę się nawet leczyć. Wow, panowie, spokojnie. Nie tak wszyscy naraz. Okej, bardzo ładnie. Teraz ten drugi, tak? Ten już czapki nie ma. Będzie prościej go załatwić. Weźmy jakiś miotacz ognia, bo... Już się nudzi ten obrzyn po chwili. Wiecie, wolno strzela, czy długo się przeładowuje i jest jeden strzał tylko, nie? Jakby to szybciej dało się robić, to było spoko. Widzę, ogień niewiele mu niestety robi. Więc chyba weźmiemy, pójdziemy w klasyk. Czyli po prostu w dwa uzyki. O, bardzo ładnie, dostał w banie. Niby mają tarczę, ale co z tego? No i tyle. I tyle w temacie. Dobra. 4 aż gwiazdki dostałem. Splendid. No dobra. Obniż statek tak, żebyś mógł się dostać na jego pokład. Czy mam sobie go obniżyć? Czyli... ale czemu ten statek jest w ogóle na pół rozebrany? Czy ja mogę go obniżyć i wtedy te dolne pokłady, na których byłem, czy tam górne, czy coś, co wtedy je wysadzę z dziewczynami? No, ja już nie rozumiem. Zupełnie nic. Okej, tutaj były automaty z grami, widzę, ale niestety ktoś nam je poniszczył. Pytanie tylko, czy tam coś nie było. No może nie, mam nadzieję, że nie. Przeszukam jeszcze ogólnie całe to miejsce. Czy coś tutaj gdzieś nie ma? Jeszcze. Ale chyba nie. Czybym miał teraz zejść tam na dół? Troszeczkę się cykam. To jest jakaś konsola. Dobra, to raczej z tej konsoli to zrobimy. Dobra, tam już nic więcej nie ma. To opuszczamy statek na dół, tak? Okej, coś... O jest, oczywiście, że te przylecą.
Już tu ich pełno, a Boże święty. Ja chyba sobie to tak zrobię, bo mnie wkurzają te taszyska. A tak to na strzała każdego będę miał i tyle. Trochę nubskie, ale przejmować się będę, kurde, jakimiś marnymi gnojkami. No i tak tylko 2,5 gwiazdki dostałem. Okej, i cały tutaj fragment się obniżył i idealnie dostałem w tym momencie możliwość wejścia na drugi pokład. Świetnie, znajdź szeptacza, odbierz mu miecz. To ja byłem w tamtej części ogólnie statku, nie? I tam je zostawię, co, wiemy, że tam... Okej, fajerwerki, tak? No dobra. Ladies, it's time to blow shit up. Wang, wait. What do you think you're doing? I'm going after Zilla. You two seem a bit too loyal for my taste. Put that detonator down. Sorry, you know me. Effective, but unpredictable. Jezu. Biedne dziewczęta. Zginęły? Naprawdę musieli mnie zabić. Smutek. Zginę, rzucę się z wysokości. Nie, dobra, nie. Leczymy w drugą stronę. Później się okaże, że one się wkurzą, bo tak naprawdę żyją. Jedna z nich była miła całkiem dla nas. No dobra. Jak kurde typy. Świetnie. Woda jest tutaj, po tej stronie. I skrzynki blokują wodę, że woda nie przepływa. Tylko szkoda, że tutaj kurwa pod spodem jest po prostu kratka druciana. Co za bezsens. No dobra, niech będzie. Pieniądze. 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 Nie, tak, też pieniądze. Ale strasznie mało tych pieniądzów tutaj zdobywamy, nie? Na tym statku. Jest światło tylko, dobra. O jest, teraz musimy odblokować następne, kurde, przejście. Jak rekiny normalnie się pozbliżali. Dobra, słuchajcie, wróćmy do miecza, bo praktycznie w ogóle nim nie walczymy. Przez ostatni odcinek i przez ten. No inna sprawa, że kurde cały czas mam to światło i po prostu zastanawiam, że to tak ma być na pewno. Nie kojarzę tego wcześniej. Dobra, tu nic nie ma. Czekajcie, co by tu zrobić takiego fajnego? Getsuga Tensho. Hehehe. Czy on głową przywalił w ziemię? Co to miało być? Tak jakby, nie wiem, uklęknął i zaczął walić głową w ziemię, żeby... Dobra, tutaj widzę znowu. Okej, tam jest przejść. Tam jest to, co chcemy. Ale niestety musimy przejść górą. Jest jakieś dodatkowe pomieszczenie, które prawdopodobnie będzie zawierało jakiś sekret. O jest. Kulki z gównem. Wybuchowe kulki z gównem. Strasznie wkurzające są. Co nie... O, fuck you. Dobra. Siewca chaosu. Bardzo mi miło. Hanta jestem. Tu mam jakąś szafeczkę. Stąd mi gnojek przylos. No, dobra. O, shit. Put your... i wyłączone. Ja mówiłem, że one przeżyją. To nie był zbyt dobry pomysł. Dobra, czyli tutaj to tylko było drzwi, żeby wrócić, a tutaj są właściwe drzwi, którymi mamy się przejść do przodu. No i tam coś już lata, widzę. Na razie nie będę tego... Okej, okay, a jednak może... A, mogłem to rozwalić. To by przeszło i tak. Niżej, niżej, niżej. Kurde, chciałem, wiecie, w co wycelować. Tam jest ta gaśnica.
Puść. Bardzo ładnie. Jeden zginął, dwóch zginęło. Bardzo ładnie. Cztery gwiazdeczki. Super. No tu mamy jakąś beczułkę i mamy jakieś schody do góry. I tamto mamy pójść właściwie. To najpierw zwiedzimy pomieszczenie pod spodem. Dobra, nic więcej tu nie ma. To do góry. Oh shit, ej, nie zauważyłem jakby, nie wiem dlaczego, po prostu to światło tutaj nagle pada jakieś takie mocne i ja absolutnie nie zauważyłem tej kuleczki. No, w sumie tak. Aczkolwiek no trochę bo nieprzemyślany z tymi dziewczynami, no ale... Ale tak jak dobrze powiedział, nie wydają się zbyt lojalne. Słyszę jakieś kurwa szepty. Idę do tych szeptów, nie? Nie, są gdzieś za ścianą. Tutaj nic więcej nie ma. Ale za chwilę do nich dojdziemy. No, może to kapliczka tylko takie dźwięki wydaje. Miałbyś zginął, chłopie. Nie wiem w sumie, czy mi tu atakować. Może miotacz ognia? Akurat, kurde, musiałem przeładowywać. Nie wydaje się na nich jakoś mega skuteczny. Ha. Okej. Okay. Wycelować w głowę i wpadają. Tu jakieś, kurde, kropeczki zostały. Wiem, to z tej tarczy się tam tak zrobiło. Sława, oni krzyczą. Tak jak wiecie, wikingowie. Może oni mówią coś po polsku. O, tu jest beczka. Staram się zrozumieć, co on mówi, bo on coś gada. A nie, teraz powiedział sayonara. Ech, nie mogę kurde ubić, no. Dobra, jest ubity. Coś my tu mamy? Amunicję, świetnie. Tu nic, właściwie tu nic nie ma w ogóle. A tu jest jakaś skrzynka elektryczna. O, winda przylazła, dobra, fajnie, tylko tutaj jest jakieś pomieszczenie, w takim razie je przeszukam. O, pięknie. Kolejne szafeczki z pierdołami. Zawsze wiecie, hajs wpada, coś można kupić, właściwie można by i nawet zobaczyć na bronie. Czy coś tam mamy do kupienia fajnego. Tu mamy ten widiowy kurek. Szybkimi seriami, czym rewolwerowiec. To mogłoby być w sumie dobre, to chyba to kupimy. Do naszego rewolweru. Dobra, zaznaczone, że kupione. Możemy sobie też... czekajcie, nie tak mieczek wybrać. Chciałem się uzleczyć, bo nie widzę żadnej apteczki tutaj. Teraz do 96 punktów już się leczymy. I teraz jak zrobimy tak... No to kurde, o to mi chodziło. Tak to możemy się bawić. O, pięknie jeszcze apteczka. Bo faktycznie takie strzelanie teraz jak strzelam to jest bez sensu. A tak to może będę tego używał nawet. Był checkpoint, bardzo fajnie. Tu jest jakaś skrzynka fabularna. To ciekawe. A tam nam Bitsure Kage tak po prostu leży, nie? Ostatnia broń. Co to jest, granatnik? Hail to the king, baby. Hail to the king, baby. Powiedział to dokładnie jak... Uwaga, Duke Nukem. Gdzie Duke Nukem oczywiście z pierwowzorem Shadow Warriora. Tego, kto bierze do serca porady z ciastek, czeka krucha przyszłość. Okej, przypuszczam, że jest to po prostu granatnik. No właśnie, nie? Jaki w tym sens? Ale jest. No to sobie załadowałem. Nie, chciałem to. To jest
rakietnica, a nie kurde ten. Piękności. Oczywiście w Minotaura, nie? Bierz tą beczkę z powrotem, chłopie. Kurde. Czekajcie. Gdzieś mi tu z góry strzela? Tam te gnojki są. Dobra. Czekajcie, na razie. Tu został gnążkę. No tak, w sumie to prawda. Fak, ja chciałem sobie nie to wziąć. Weźmiemy na razie to. No i tak w dziwny sposób już się zaczynają bronić przede mną. Czekajcie, możemy im coś zrobić na zasadzie, jakbyśmy zrobili tak. To niestety nic nie daje, bo to idzie przed siebie, a nie ten. Miotarz ognia? Dosięgnie ich, czy nie? Coś tam dosięgnął. Okej, ładnie pospadały. Nisko latają, będzie padać, nie? No i dobra. No, podpal się beczko. O, oh, fuck you! Skąd ty się tu wziąłeś, chłopie? Ostatni gość, którego bym się tu spodziewał. 4600. Zilla has the sword, so the Whisperer can't be far. Ale Zilla może mieć ten, wiecie, numer 3. No chyba, że on ma numer 2, ja już nie wiem. Tu coś się świeciło, ale nie. O, tu mamy za to skrzyneczkę. Też nie. Tu już nic nie ma, tu już nic nie ma, tu już nic nie ma. Idziemy tędy. Z tą pełno krwi. Boże, i tu krwi. Nie, już tu byłem. To po co ja tutaj przylazłem w sumie? Gdzie tu jest jakieś przejście? Czemu ja się wróciłem? Czy ja tu wszedłem? A nie, tu jest przejście, dobra. Tak pomyślałem, że wszedłem tylko po to, żeby po prostu się pobawić. Tą wyrzutnią rakiet. W ogóle zobaczmy ją. Miotacz ognia. Granatnik. Jari. Ja sobie go wpiszę ogólnie. Granatnik. Okej. No i co my tu mamy? Sterowanie laserowe. Sterować lotem wystrzelonej rakiety. Przygotować pociski. Puść przycisk, aby wystrzelić. A przytrzymaj, aby przygotować pociski, pójdźmy, a chyba trzy naraz, a faktycznie, popatrzcie, trzy naraz będzie można wyrzucać, albo niestandardowa amunicja popularnie zwana Nuke Duke'em, okej, okay. Duke Nukem, nie, no to tu jest Nuke Duke'em, zawiera w sobie kilka mini głowic, które zwiększają zasięg eksplozji o 30%, świetnie. Nuke Duke'em. Fajnie, fajne, wiecie, nawiązanie, że bezpośrednio po prostu do Duke Nukema. No, obecną chwilę przechodzę sobie oryginał, ale jeszcze nie skończyłem. Jestem gdzieś tam w połowie drugiej chyba. Znaczy nie, przepraszam, pod koniec drugiej jakby kampanii, bo tam są cztery kampanie ogólnie, nie? Do przejścia. LA Meltdown się nazywa pierwsza, tyle pamiętam. To już przeszedłem. Zaraz drugą kończę pomału. Albo już skończyłem, kurczę, nie pamiętam. Albo już skończyłem i trzecia się zaczyna, ale... Bo druga jest w kosmosie i trzecia chyba nadal jest w kosmosie. Nie jestem pewien. Nie, chyba drugiej nie skończyłem. Dobra, tutaj muszę iść. O kurde. No tak. W sumie to tak, ale... formy nad treścią, nie, ale że patrzcie, że tu jest cały kurde wrak jakiegoś statku normalnie. Zdjęcie frajersy. Też bardzo ładnie. Mam przejść, nie mam przejść tutaj, dobra. Tam gdzie jeszcze leci coś. Można ogólnie łazić, widzę, naokoło.
Najlepsze jest to, że tak zupełnie zmieniły się motywy naszego bohatera. W sensie, wiecie, na początku motywy do działania. Na początku on po prostu chciał zyskać ten miecz dla Zilli, jak? A teraz jest takie, że w sumie to, nie wiem, zbieramy te miecze, żeby powstrzymać Enrę, czy coś, no... Okej, tu już coś zginęło, bardzo ładnie. Teraz jak wszystko zginęło, rozumiem, że mogę iść dalej, tak? No, oczywiście. Czyli na morzu wielki kontenerowiec wyłowił małą chińską łódkę. Ale ta mała chińska łódka, jak widać, robi za świątynię jakąś. Kurde, teraz pytanie, czy... Nie no, coś tu kliknę, coś się stanie, ale będę musiał zejść w dół, nie? Sezamie, otwórz się. A tam się takie grodzie otwierają wielkie, dobra. No szlak, prawie bym zginął. Może ja sobie zapiszę tutaj grę. Niestety, ale taki upadek po prostu z jakichś schodów jest po prostu zabójczy dla naszego cudownego bohatera. Okej, tędy mamy iść, czyli pójdziemy w drugą stronę, coś tam może znajdziemy. Widzę sporą ilość krwi, mam nadzieję, tak, nareszcie karma. Odkryto sekret. Świetnie, jeszcze troszkę mi brakuje do następnego punktu, ale... Ale już niewiele. No i tu się będziemy z czymś zaraz bić. Czy ja tu już nie byłem wcześniej? Przechodziłem tędy wcześniej. Przełaziłem tędy wcześniej i dopiero teraz... Teraz się otworzyły te grodzie. Lul, to było zaraz tuż obok mnie, ale nie słyszałem wtedy tych szeptów. Dobra. Dawać, dawać, bo czekam. Wiem, że zaraz coś tutaj przyjdzie. Okej. To jest coś nowego. Okej, rozumiem, że mam bić w te czerwone na plecach, tak? Może być to raczej trudne. Ale fajne jest to, że on właściwie celuje tam w mi bezpośrednio, wiecie. Ogólnie on jest cały taki doposażony troszeczkę ładnie. I nie bardzo mogę cokolwiek mu zrobić, o to w tym chodzi. Postaramy się, wiecie, go zlurować, żeby on na mnie przylozł. Bo tutaj jak mu strzelę, to on mu nic nie zrobi absolutnie. Oh, fuck you! Nie, że aż tak. I on troszeczkę rozwala ten teren. Żeby ten statek czasem nie spadł tutaj. Byłoby niemiło, ale widzę, że niespecjalnie chce... No, nie bardzo chce mnie atakować. No, tu się niestety od niego wszystko odbija. Czekajcie, jakbym tak zmienił teraz na to. Kurde, obrócił się gnojek, no. Masakra. Okej, okay, i punkt karmy otrzymany. Nervus. Wyluzuj, ziomek. Aha, Nervus to był typ przeciwnika, tak? No, oczywiście musiały przyjść jeszcze minotaury. Czemuż by nie? Jeszcze ten gnojek. Dobra, słuchajcie, tym ich załatwimy. Okej, mamy nawet sporo tych pocisków tutaj. Może jednak... Troszeczkę je przeoszczędzimy i skorzystamy z główki. Przede wszystkim tego jebańca bym chciał zabić na początek. Już on będzie mi ich tutaj przyzywał. Aż mnie odsunęło. Okej, on oberwał wewnątrz tego, trochę nie rozumiem. Ale mniejsza z tym. Może być miotacz. No, może nie do końca. Dobra, weźmy Nobitsura Kage i jakoś coś podziałamy. Tych też idzie pozabijać przecież. Nawet pomimo tego, że mają tarczę. Getsuga Tensho! Weźmy sobie teraz to. Pozabijmy tego ziomeczka. Jakby tak się dało. A przed wejdźmy to rozwalmy. Niewiele to dało niestety.
Patrzę sobie tutaj fajnie, wiecie, nie wiem, dupło. Ej, czekajcie, przecież ja mam ten rewolwer teraz. No, tak to można sobie strzelać, słuchajcie. Bardzo ładnie. No, pokaż się, gnojku. Bardzo ładnie. To rozwalimy. Dawaj w tą beczkę. Beczko, gin. Kurwa, teraz sam tylko oberwałem. Się uparłem na beczkę. Dobra, poumierało. Czy by to było wszystko? Nie. Tak, wszystko. Przeładuj mnie. Nie przeładuj mnie. Tym się przeładuję. Dobra. 23 tysiące punktów karmy. Wow, ale to... Czyli bo tam było... Pierwszy punkt kosztował chyba 10 tysięcy punktów karmy. Teraz dostałem 20... Nie, 2300... Znaczy 20... Nie, 23 tysiące. Nie, czy 2300. Nie, wydaje mi się, że 23 tysiące, ale nie dostałem dwóch punktów, więc... Nic, zobaczymy sobie tutaj. Te punkty są droższe. Co my mamy teraz mało? Regeneracji i szczęście. Może regeneracja jakaś? Co my tu mamy? Sanitariusz. Apteczki mogą przywrócić o 20 punktów więcej punktów niż wynosi maksymalny poziom zdrowia. To jest ciekawe. A tutaj łowca dusz. Duchy zabitych wrogów pojawiać się będą 20% częściej. Dajmy tą apteczkę. To jest ciekawe, że będziemy mogli po prostu, wiecie... często znajduję, częściej znajduję apteczki niż te dusze i te dusze nie przywracają aż tak dużo. Natomiast apteczki, apteczek jest tutaj naprawdę masa. A po prostu często jest tak, że apteczka uzdrawia mnie tam, nie wiem, 10 punktów życia, tak? Czy coś takiego. Tak będzie po prostu fajniej. Co za kostka jakaś dziwna tam jest. Że będę po prostu mógł sobie, o, przykładowo tutaj. Teraz sobie tak zrobimy. 96 punktów mam życia. Max jest 120 i w tym momencie mam 140. Bo o 20 punktów więcej niż ten, bo apteczka przywraca 50. Bardzo fajnie, nawet naboje znalazłem, te rakiety małe znalazłem. Dobra, tu już nic nie ma. Tu jeszcze sprawdzimy, o właśnie, są szafeczki, wiecie, hajsy. Są spoko, amunicja jest spoko. Fajnie, że właściwie jest tu na tyle amunicji, że nie musimy... Na tyle amunicji zbieram, że nie musimy właściwie kupować ammo żadnego. No i dobra, teraz należałoby tam wejść do góry, tak? W ogóle mam 32 minuty, ale... No wiem. Tak. Dobra. There's no other way. Not if you want to get to Zilla. Mm-hmm. No jest szeptacz. No to jest takie, szeptacze mają te, no to... Bo było, że tamten poprzedni szeptacz, on chciał wrócić do tego, no i... Teraz on potrzebuje czasu, żeby wrócić, czy co? Bo tak po prostu on tu siedzi i siedział tak jakby cały czas tutaj na dnie morza? Już nie rozumiem, no tak no to wygląda, więc... W jaki sposób Enra chciał odzyskać te miecze, bo tego nie rozumiem. Okej, teraz mamy dwa miecze, a i scali się w jeden, tak? No i niestety muszę cię zabić, szeptaczu. On tak smutno na nas patrzy zawsze. Tragedia. After defeating Zing and saving Enra, I deserved at least a glimpse of you, sister. But no. You are far too precious. When we confronted Hoji and saw his invention, I didn't understand Enra's anger. Enra banished Hoji. Now I know what enraged him. A common golem wearing the face of a deity. A holy image imprinted in clay. Without you, the world began to die.
Still, I wore the armor made by my banished brother and waited. Enra says one of us must be destroyed that you may awake. And the darkest of rituals requires the ultimate weapon. Who will carry the Nobel Sonakage into this world? Shadow beings are scorched by it. But Hoji is blasphemy? A being without soul? It seems your little conjurer found his purpose after all. And the price I must pay? To forget you forever? It is no price at all. So sleep well, sister. And save your precious tears. Heaven knows, you'll need them soon enough. Ja już nie rozumiem, czyli co, on jakby zabił siostry i poświecił wspomnienia o niej, ale dalej o niej pamięta. Porąbane trochę, ale przynajmniej dowiedzieliśmy się, że generalnie tych golemów, golemy stworzył tak naprawdę Hoji i on za to został. I ten ziomek, który teraz mówił, to jest chyba brat Hojiego, tak przynajmniej mi się wydaje, bo chyba, że tam wszyscy są braćmi i siostrami, to już mniejsza z tym. No w każdym razie, on mówił, że zbroja mojego wygnanego brata. A nie, Hoji stworzył zbroję też dla Gozu, czyli dlatego też stworzył zbroję. Czyli on tworzył zbroję, a w końcu zrobił te golemy. Mniej więcej tak to wygląda. Okej, fajnie, 10 rozdział mamy zakończony i tutaj zakończymy sobie odcinek, bo akurat mamy idealny na to czas. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to pamiętajcie o tym, żeby skomentować i ocenić film. No i do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym odcineczku. Bye, bye.